Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale Sezon Literacki. Dzisiaj zapraszam Was na reading vloga odnośnie do mojego maratonu z thrillerami, który ogłosiłam tydzień temu chyba, kiedy oglądacie ten film, to dokładnie tydzień temu ogłosiłam, że organizuję taki tydzień czytania thrillerów, ponieważ ostatnio bardzo się w nie wkręciłam i ponieważ miałam jeszcze kilka w swoich planach, to stwierdziłam, że możemy z tego zrobić taki bardzo spontaniczny maraton, bo może ktoś akurat będzie chciał dołączyć. Jeżeli chodzi o wszelkie szczegóły dotyczące tego maratonu, to jest osobny film, który Wam gdzieś tutaj na moją głową podlinkuję, w którym pokazuję Wam mój TBR właśnie na ten tydzień oraz polecam też kilka książek, które sama przeczytałam i uważam, że są całkiem niezłe. No i też mniej więcej wyjaśniam pokrótce, na czym ten maraton ma polegać, a już takie totalne szczegóły znajdziecie również na moim Instagramie w wyróżnionej relacji zatytułowanej Maraton chyba, z tego co pamiętam. Na pewno ją znajdziecie, bo jest ona chyba najświeższa obecnie. No i co, chciałabym nagrać po prostu reading vloga z tego wydarzenia i mniej więcej na bieżąco Wam update'ować książki, które czytam. Znowu próbuję tej opcji nagrywania telefonem, także spróbuję później odwrócić obraz, może coś z tego będzie, mam nadzieję, że jakość będzie zadowalająca. Natomiast jeżeli chodzi o książki, to skończyłam dosłownie chwilę temu książkę Za zamkniętymi drzwiami, czyli pierwszą pozycję z mojego TBR-u właśnie na ten maraton. I jest to książka, ja tę książkę przeczytałam tuż po Na skraju załamania tej samej autorki. I kiedy zapytałam Was właśnie na Instagramie, jaką jeszcze książkę tej autorki warto przeczytać, no to wszyscy powiedzieliście niemalże jednogłośnie, że właśnie tę. To też po nią po prostu sięgnęłam. I muszę przyznać, że jeżeli miałabym wybierać, to bardziej podobało mi się Na skraju załamania. Nie wiem, czy jest to kwestia tego, że po prostu po tamtą książkę sięgnęłam jako pierwszą, ale zaraz Wam się też postaram wytłumaczyć, co nie do końca odpowiadało mi właśnie w tej konkretnej książce. Natomiast mimo wszystko ona mi się bardzo podobała, także tutaj nie uważam, że ona jest zła. Naprawdę mega się wciągnęłam, ją również przeczytałam w 2 dni. 2 dni to jak na mnie jest naprawdę świetny wynik, ponieważ ja generalnie jestem wolnym czytelnikiem, więc przeczytanie książki w 2 dni na 2 razy niemalże to jest naprawdę sukces. Także tak, zdecydowanie bardzo się wciągnęłam. Tutaj mamy historię kobiety, Grace, która wychodzi za mąż za takiego z pozoru idealnego mężczyznę, Jacka, który jest bogatym prawnikiem, no jest taki szarmancki, dżentelmen i w ogóle wiecie wszystko. I oni poznają się w takich niecodziennych okolicznościach, ponieważ Grace ma siostrę z zespołem Downa i ona opiekuje się tą siostrą, są gdzieś tam na jakimś festynie, w jakimś parku i kiedy Jack widzi, jak ona tą siostrą się opiekuje, jak bardzo jest zaangażowana w pomoc jej i w opiekę nad nią, to z miejsca się zakochuje, tak jest to nam przedstawione. I po bardzo takiej krótkiej znajomości postanawiają się pobrać. No i właśnie, w tym momencie zaczynają się schody, ponieważ okazuje się, że Jack jest psychopatą, więzi Grace w swoim mieszkaniu, znaczy w mieszkaniu, to jest taki, wiecie, ogromny dom i tak dalej, natomiast ona zamknięta jest w malutkim pokoiku, który ma kraty na oknach, nie może nigdzie sama wychodzić, nie ma żadnych takich przedmiotów, już nawet nie mówię o telefonie czy internecie, ale ona nawet nie ma, wiecie, kartki papieru z ołówkiem, żeby napisać jakąś wiadomość. W każdej takiej sytuacji, bo oni, wiecie, z pozoru grają takie idealne małżeństwo, mają jakichś tam znajomych, widują się z nimi na kolacjach i tak dalej, natomiast no, Jack jest non-stop przy Grace i pilnuje, żeby ona nic nie powiedziała. Tutaj no nie chcę mi się do końca i też nie chcę Wam wyjaśniać, jak to wszystko działa, natomiast ma to sens. Nie jest to takie, że no ale jak to przecież mogłaby komuś o tym powiedzieć. Także ma to trochę sens. Natomiast było tutaj kilka takich wątków, które miały już trochę mniej sensu według mnie. Były dosyć naciągane. Ale nawet nie o to chodzi, bo wiecie, to jest thriller, można przymknąć na takie rzeczy oko. Natomiast to, co dla mnie przeważyło nad lepszością, nie wiem, czy jest takie słowo, książki Na skraju załamania, jest to, że tam mamy ten motyw tajemnicy, to znaczy my nie wiemy, co się wydarzyło. Razem z bohaterką dopiero stopniowo odkrywamy ten rozwój wydarzeń. Ona jest, wiecie, w tym takim obłędzie, nie wie, co się dzieje i my też tego nie wiemy i jesteśmy strasznie ciekawi, co się wydarzyło. Natomiast tutaj od samego początku mamy podane na tacy to, co robi Jack, to jest od pierwszego praktycznie rozdziału, także od samego początku wiemy, o czym jest ta historia i wiemy, kto tutaj jest sprawcą i tak dalej. Natomiast nie wiemy, jak się zakończy, czy tutaj będzie szczęśliwe zakończenie, czy nieszczęśliwe. Także do tego zmierzamy i to jest ten taki plot twist. Nawet nie plot twist, tylko to jest jakby rozwiązanie tej fabuły. Natomiast no właśnie, wiemy, co się dzieje i nie ma aż takiego napięcia ogromnego, jak było przynajmniej dla mnie, osobiście ja takie mam odczucia, jak było właśnie w Na skraju załamania dzięki tej takiej atmosferze, dzięki temu motywowi tajemnicy. Także tylko z tego względu tam ta książka podobała mi się bardziej. Natomiast ta uważam również jest bardzo dobra, naprawdę, jeżeli szukacie takich wciągających i mega angażujących książek. Tak spojrzałam na ścianę, bo myślałam, że chodzi tam jakiś pająk, ale na szczęście nie. Jeżeli szukacie takich właśnie angażujących książek, które pochłoną Was bez reszty, no to po przeczytaniu 2 książek B.A. Paris mogę Wam tę autorkę polecić. Ja jeszcze planuję w czasie tego maratonu przeczytać 1 jej książkę. Zobaczymy, czy mi się to uda, bo teraz planuję zabrać się za książkę, tutaj Wam wkleję okładkę, ponieważ mam ją pobraną na Legimi, za książkę Perfekcyjna rodzina Alex Dahl. I w zasadzie to tyle, nie chcę na razie mówić nic więcej, bo też nic więcej na temat tej książki nie wiem, ale myślę, że jeszcze dzisiaj przyjdę sobie z jakimś update'em. W ogóle jest wtorek, w momencie kiedy ja zaczynam nagrywać tego vloga, to jest wtorek, ja mam dzisiaj dzień wolny od pracy, także no mam czas trochę sobie poczytać i troszkę się do Was poodzywać, także no planuję jeszcze to dzisiaj zrobić, także piekę sobie w międzyczasie tartę truskawkową, mam nadzieję, że mi wyjdzie, jeżeli mi wyjdzie, to Wam pokażę gdzieś tam na szybitkach. Natomiast idę teraz się zabierać właśnie za czytanie Perfekcyjnej rodziny. Do zobaczenia później.
Cześć, dalej mamy wtorek, nawet nie wiem jaki to jest dzień czerwca, 15? Chyba 15 albo coś takiego. I przychodzę z kolejnym update'em czytelniczym, ponieważ udało mi się przeczytać jakieś 100 stron perfekcyjnej rodziny. Tak jak wspomniałam, czytam ją na Legimi, więc tylko tutaj Wam wkleję okładkę. Natomiast książka jak na razie bardzo mi się podoba, już zapomniałam jakie thrillery potrafią być wciągające. Naprawdę każdą kolejną książkę, którą zaczynam, to wciągam się w nią prawie że natychmiast i mam ochotę ją tylko czytać i nic innego nie robić, co dawno mi się w sumie nie zdarzało, bo ja rzadko kiedy czytam książkę właśnie tak na raz, raczej to jest kwestia tygodnia, kiedy ja przeczytam jakąś książkę. No ale tutaj mamy historię takiej perfekcyjnej tytułowej rodziny, to znaczy takiej z pozoru perfekcyjnej. To nie są, wiecie, jacyś ludzie wybitnie bogaci czy coś, taka raczej klasa średnia. Główna bohaterka, matka zaginionej dziewczynki, bo to jest historia zaginionej dziewczynki, jest stewardessą, więc tutaj w ogóle już, wiecie, love i tak dalej. I pierwszy rozdział to jest właśnie opis, jak ona idzie do pracy, jak wykonuje lot do Rzymu, ona pracuje w jakimś low-coście norweskim. Akcja tej książki rozgrywa się w Norwegii. No i tam, wiecie, jest mowa o jumpsitach i tak dalej, także no bardzo mi się to podobało, wiadomo. Bardzo byłam tego ciekawa, jak to jest opisane, jak to jest przedstawione. Natomiast nie jest to oczywiście żaden wątek wiodący i to nie ma jakiegoś chyba wielkiego znaczenia dla fabuły. Natomiast po prostu miło było o tym przeczytać. A ojciec, mąż jest jakimś prawnikiem chyba? Coś takiego? Już nawet nie pamiętam. Tam gdzieś raz był wspomniany jego zawód, ale nie pamiętam dokładnie. W każdym razie jest to taka zupełnie przeciętna rodzina z dwójką dzieci, którzy mieszkają w małym domku. No i na pozór wszystko u nich jest idealnie. Aż do momentu, kiedy właśnie córeczka tej pary, Lucia, zostaje porwana. To znaczy, kiedy Elisa jedzie ją odebrać do szkoły czy do przedszkola, już nie pamiętam, czy ona chodzi do szkoły, czy jeszcze do przedszkola, okazuje się, że zaprzyjaźniła się z nową dziewczynką, z Josephine i jedzie do niej w odwiedziny. I ta matka wydaje się taka bardzo sympatyczna. Elisa od razu mówi, że to jest kobieta, z którą mogłaby się zaprzyjaźnić, także wzbudza jej zaufanie. No i właśnie jadą pobawić się do jej domu. Ostatecznie dziewczynka zostaje tam na noc i później, jak się okazuje, już nie wraca. To znaczy, zostaje w czasie tego pobytu tam porwana. No i tutaj nie chcę Wam więcej zdradzać, na tym momencie się zatrzymam. Natomiast jest to bardzo ciekawa historia jak na razie i też bardzo podoba mi się to, że w czasie tego śledztwa, w czasie próby wyjaśnienia, co się stało z tą dziewczynką, dochodzi też do takich, wiecie, małżeńskich tajemnic, to znaczy okazuje się, że każde małżeństwo gdzieś tam skrywa jakąś tajemnicę i wychodzą jakieś takie małżeńskie też tajemnice i sekrety na jaw, także to też jest bardzo ciekawy wątek. No ale tak jak mówię, przeczytałam dopiero 100 stron, ale Gimi pokazuje mi chyba 485, także jeszcze dużo, dużo przede mną. Początek jest bardzo dobry i zapowiada się bardzo dobrze, także oby tak dalej. Natomiast chciałam Wam jeszcze na szybko pokazać zakładkę, która dzisiaj do mnie przyszła. Pokazywałam Wam ją na przebitkach, ale nie wiem, czy to się dobrze nagrało, bo jeszcze nie sprawdzałam tego klipu. Nagrywałam telefonem i obawiam się, że mogło się nagrać pionowo zamiast poziomo. Dlatego Wam tutaj pokażę. Jest to zakładka od Tula Makes. To jest moja pierwsza zakładka od Tuli. I te zakładki wizualnie strasznie mi się podobają. One są po prostu przecudowne. Te pomponinki na dole to mają być właśnie ogonki tych zwierzaków. Tutaj ja mam akurat jelonka. No i one są naprawdę cudowne, tylko trochę mam obawy co do wykonania, bo nie wydaje mi się, żeby ta zakładka była tak wykonana, wiecie, żeby po prostu długo przetrwała, bo zobaczcie, ona mi się już tutaj w transporcie, widzicie? O, chyba się wyostrzyło. Tutaj już jest takie zagięcie i to się stało w transporcie po prostu. To oczywiście nie jest wina twórczyni tych zakładek, natomiast po prostu no sam fakt, że ona nie dotrwała, nie przetrwała transportu, już coś mówi. I te zakładki nie są zalaminowane, także będzie bardzo łatwo je wygiąć gdzieś tam przypadkiem. No i to mnie po prostu trochę martwi, także zobaczymy, jak się będą sprawować. Jeżeli jakościowo się okażą lepsze niż mi się wydaje teraz, to być może zamówię więcej, no bo tak jak mówię, wizualnie są cudowne i wizualnie naprawdę są to chyba najpiękniejsze zakładki, jakie do tej pory widziałam, także zdecydowanie na tak, ale trochę się martwię tutaj jakością. Przydałaby się im po prostu jakaś laminacja. Wydaje mi się, że to mogłoby je ulepszyć znacznie. Okej, i to by było na tyle. Dzisiaj już na 100% nie będę się odzywać, bo muszę jeszcze poćwiczyć. W ogóle w tle leci mecz, wyłączyłam na razie tylko na chwilę głos. Węgry, Portugalia, wieczorem leci mecz Francja-Niemcy, także taki dosyć ciekawy mecz, który na pewno będę oglądać. Także nie wiem, ile jeszcze dzisiaj uda mi się przeczytać. Chciałabym jeszcze tak może z 50 stron dzisiaj przeczytać, natomiast na pewno już nie będę update'ować, także do zobaczenia jutro. Cześć! Thank you.
Krzysiek mnie dzisiaj zostawił, poszedł sobie oglądać mecz do kolegów, więc ja oglądam sama. Trochę w międzyczasie udało mi się poćwiczyć, ale tylko dlatego, że tam czeka na mnie nagroda. Cześć, mamy dzisiaj piątek, godzina około 10 rano. Ja dzisiaj muszę wyjść z domu tak około 13 do pracy. Na szczęście niedługo wakacje, zajęcia się kończą, także już nie mogę się doczekać, żeby troszkę odpocząć i żeby gdzieś w końcu pojechać, bo tak po prostu już nie mogę się doczekać jakiejś podróży za granicę, także bardzo na to czekam. Przychodzę tylko dosłownie na chwilkę, żeby zupdate'ować moje postępy w maratonie, żeby powiedzieć Wam, co czytam i jak mi się podoba. Mam tutaj też kawę w takim pięknym kubku, właściwie filiżance z Duki. Cudowny jest ten kubek, bardzo mi się podoba. Czemu mówię ciągle kubek? Cudowna jest ta filiżanka. Bardzo mi się podoba, także będę sobie tutaj popijać. Natomiast jeżeli chodzi o to, co teraz czytam, to utknęłam trochę na tej perfekcyjnej rodzinie. Tak jak Wam ostatnio mówiłam, początek mi się naprawdę bardzo podobał i zapowiadało się świetnie, ale ten środek jest taki nudny, że ja po prostu już nie mogę przez to przebrnąć i chyba się dzisiaj przerzucę na terapeutkę po prostu, czyli na trzecią książkę z mojego TBR-u, bo czuję, że po prostu blokuje mnie ta perfekcyjna rodzina. Ona jest dosyć długa, bo Legimi pokazuje mi 485 stron, więc to nie jest mało, prawie 500. Natomiast, tak jak mówię, mocny początek, ale teraz już mi się to tak dłuży, to jest takie rozwleczone. Ta akcja w ogóle nie jest pchana do przodu, ciągle mam wrażenie, że jest to samo. W dodatku mamy kilka takich różnych perspektyw, to znaczy to nie dzieje się z perspektywy matki tej porwanej dziewczynki wyłącznie, ani z perspektywy tej rodziny, tylko mamy też perspektywę samej dziewczynki, mamy perspektywę porywaczki, mamy perspektywę jakiejś dziennikarki, kogoś tam jeszcze. Także tego wszystkiego jest strasznie dużo i to nawet nie chodzi o to, że to wprowadza jakiś element chaosu, tylko po prostu jak na razie to zupełnie nic do tej historii nie wnosi. To na pewno się jakoś połączy na koniec, natomiast uważam, że ten środek jest straszliwie przegadany i po prostu nużący. No, nudzę się, szczerze powiem, i to nie jest tak jak przy poprzednich książkach, które ostatnio czytałam, że odkładałam i już nie mogłam się doczekać, kiedy do niej wrócę, tylko odkładam i nie chcę mi się do niej wracać. Po prostu za długie to jest, wydaje mi się. Wydaje mi się, że ta książka jest za długa i nie było za bardzo pomysłu na to, czym ją wypełnić. No zobaczymy. Jeszcze jestem na stronie, nie mam jak sprawdzić, bo nagrywam telefonem, a Legimi mam na telefonie, ale gdzieś na stronie około 330 na 485, więc jeszcze 150 stron przede mną do końca. Także ciekawa jestem, jak te wszystkie wątki się gdzieś tam, wiecie, zazębią i jak to się rozwiąże. Natomiast na ten moment to jest dla mnie takie 2,5 na 5 gwiazdek max. No ale zobaczymy. Mam nadzieję, że końcówka znowu będzie taka mocna, że mnie wyrzuci z butów dosłownie. I na ten moment to by było na tyle. Czeka mnie dzisiaj tak z 40 minut w sumie jazdy autobusem, więc może w autobusie uda mi się coś poczytać. Chociaż, kurczę, no ja mam chorobę lokomocyjną i odkryłam ostatnio, że jeżeli... Bo zwykle w autobusie tej choroby lokomocyjnej nie miałam, natomiast odkryłam właśnie jadąc te 40 minut, że kiedy siedzę za długo z głową w dół i czytam, to jednak też ta choroba się odzywa. Także nie wiem, czy mi się uda, ale może coś tam sobie poczytam. Także może się jeszcze dzisiaj wieczorem odezwę, chociaż wydaje mi się, że bardziej jutro. A na pewno w niedzielę, podsumowując to wszystko, jak mi się udało to wszystko ogarnąć w tym maratonie. Mam nadzieję, że się dobrze bawicie, bo ja się bawię bardzo dobrze i cieszę się, że odkrywam ten gatunek i chętnie jeszcze sobie coś poczytam później, chociaż po maratonie myślę, że zrobię sobie taką małą przerwę, bo jest kilka książek, które chciałabym jeszcze przeczytać, które nie są thrillerami, ale myślę, że przez wakacje jeszcze będę takie książki czytać, bo naprawdę świetnie się bawię i wydaje mi się, że to są takie dobre rozwiązania na przykład na plażę, czy gdzieś tam właśnie na wakacje do samolotu, czy właśnie na podróż. Wydaje mi się, że thrillery są idealne, bo naprawdę mocno wciągają. Także do zobaczenia w kolejnym update'cie. Miłego dnia, cześć! Cześć, mamy już poniedziałek, 21 czerwca, a to oznacza, że tygodniowy maraton z thrillerami dobiegł końca i chciałam go podsumować, ale przede wszystkim powiedzieć Wam jeszcze o książkach, które czytałam, bo dawno nie update'owałam, a skończyłam Perfekcyjną rodzinę, o której Wam już tutaj co nieco mówiłam i podtrzymuję swoją opinię, to znaczy o ile początek i końcówka są naprawdę dobre i wciągające, to cały środek, po prostu akcja stoi. Ten środek jest według mnie straszliwie przegadany i po prostu się nudziłam naprawdę na dużej części tej książki i już tylko tak sobie myślałam, że kurczę, mogłaby się już skończyć, bo czułam się taka właśnie zablokowana przed czytaniem kolejnych książek, które miałam w planie na ten maraton. No ale tak jak wspomniałam, zakończenie znowu było dobre, tak więc ostatecznie oceniłam tę książkę na 3 gwiazdki na 5, ale jest to najsłabsza pozycja z tych, które udało mi się w czasie tego maratonu przeczytać. Mam tutaj też takie lekkie zarzuty co do tłumaczenia, bo wydaje mi się, że to jest kwestia tłumaczenia. W tym tłumaczeniu bardzo często pojawiały się takie ewidentne kalki językowe, na przykład gdzieś tam w jakiejś scenie, gdzie mieliśmy kontekst tego, że bohaterka czegoś wyszukiwała w Google'ach, pojawiło się hasło rekordy jako wyszukiwania Google'a, czyli to było po prostu bezpośrednio przełożone z angielskiego records. A nie wiem, dlaczego tak się stało, ponieważ dosłownie, no nie wiem, kilkanaście, może kilkadziesiąt stron później mieliśmy już właśnie użyte to słowo wyszukiwania chyba Google. Czekajcie, bo ja sobie to zapisałam na karteczce. Pojawiły się wyniki wyszukiwania, także nie wiem, skąd te rekordy chwilę wcześniej.
Pojawiało się też bardzo często słowo właśnie googlać w kontekście do wyszukiwania czegoś w Google. I spoko, jakby nie miałabym z tym problemu, gdyby to była bohaterka, gdyby to były dialogi, gdyby ktoś tak mówił. Natomiast słowa googlać używał narrator, który wydaje mi się, że powinien mieć taki język neutralny i nienacechowany w żaden sposób i taki, no nie potoczny, tylko taki poprawny. Więc to googlać w takich kontekstach mnie trochę raziło. Tak jak wspomniałam, nie przeszkadzałoby mi to, gdyby chodziło o bohaterkę, która po prostu w swoich wypowiedziach używa słowa googlać, no bo każdy z nas mówi inaczej. Natomiast kiedy mówił to narrator, to jakoś tak mi to trochę zgrzytało. No i kilka jeszcze takich właśnie elementów w tej książce się pojawiło. Natomiast koniec końców naprawdę historia jest ciekawa, tylko po prostu mogłaby być trochę bardziej zwięzła, ten środek mógłby być trochę bardziej przemyślany. No jest bardzo rozciągnięty według mnie. Natomiast początek i koniec są naprawdę bardzo dobre, także mimo wszystko uważam, że jest to niezły thriller, ale najgorszy z tych trzech, które udało mi się przeczytać. Bo jeszcze przez weekend Perfekcyjną rodzinę skończyłam bodajże w piątek i przez sobotę i niedzielę udało mi się przeczytać ostatnią książkę z mojego TBR-u, czyli Terapeutkę, również B.A. Paris. I Terapeutka już podobała mi się mniej więcej na podobnym poziomie, co Na skraju załamania, bo tak jak Wam mówiłam na początku tego vloga, za zamkniętymi drzwiami brakowało mi tego elementu tajemnicy, tak tutaj znowu do tego wracamy, to znaczy znowu coś się dzieje, znowu nie wiemy co się dzieje i do ostatnich stron tak naprawdę nie wiemy co się dzieje i kto za tym stoi, więc taka forma, taka koncepcja o wiele bardziej do mnie przemawia niż to, co mieliśmy za zamkniętymi drzwiami, gdzie od początku wiedzieliśmy, co się dzieje i tylko nie wiedzieliśmy, czy bohaterka z tego wybrnie, czy nie. Jeżeli tak, to jak? Jeżeli nie, to co się z nią stanie? Także tutaj zdecydowanie bardziej mi się to podobało. Natomiast Terapeutka to jest w ogóle historia młodej pary. To jeszcze nie małżeństwa, ale oni tam się spotykają od ponad roku i postanowili razem zamieszkać. Kupili razem dom na takim ekskluzywnym, zamkniętym osiedlu, gdzie jest, wiecie, wszystko na kod. Nikt tam nie może wejść, jeżeli nie zostanie wpuszczony przez kogoś, kto po prostu mieszka na tym osiedlu. Także wszystko jest bardzo bezpieczne. No ale okazuje się, nasza bohaterka dowiaduje się, że w domu, w którym obecnie mieszka, została zamordowana kobieta. I od kiedy się tego dowiaduje, to nie może mieszkać w tym domu. Czuje się w nim bardzo źle. Nie śpi w tej sypialni, w której właśnie ta kobieta została zamordowana, tylko schodzi na dół, rozkłada sobie kanapę i cały czas śpi na dole. Jej partner ma taką pracę, że oni się dosyć rzadko widują. On często musi wyjeżdżać gdzieś tam do Birmingham, chyba z tego co pamiętam. I często go po prostu nie ma w domu na noc. No i nasza bohaterka stara się dowiedzieć więcej. Dostaje też takie trochę obsesji na punkcie tego morderstwa. Stara się dowiedzieć, co się wydarzyło, kto za tym stoi. Czy na pewno osoba, która została oskarżona o to morderstwo, popełniła je. Tak więc no, mamy tutaj taki motyw kryminalny, ale też taki bardzo thrillerowy, ponieważ już na samym właśnie początku tej książki, kiedy bohaterowie organizują parapetówkę dla nowych sąsiadów, okazuje się, że na tym przyjęciu jest ktoś, kogo nie powinno być i nikt tego człowieka później nie widział, nikt nie kojarzy go z rysopisu, także pojawił się w tym mieszkaniu, na tym osiedlu ktoś, kogo nie powinno tam być, ślad po nim zaginął, nikt nie wie, kto to był, nikt go w ogóle nie widział, także mamy tutaj taki naprawdę bardzo ciekawy wątek. Nie chcę Wam tutaj za dużo zdradzić, bo jak wiecie, ja czasem po prostu zdradzam za dużo, co mi czasem piszecie i nie wiem, ile mogę Wam powiedzieć, żeby nie zdradzić właśnie za dużo i nie dobrać Wam zabawy, a chciałabym powiedzieć jeszcze bardzo dużo, co tam się dzieje. Natomiast odpuszczę sobie, postawię tutaj kropkę, ale książka naprawdę bardzo mi się podobała, podobnie jak Na skraju załamania są to dla mnie 4 gwiazdki na 5 i na pewno będę chciała przeczytać inne książki B.A. Paris, ale może teraz sobie zrobię trochę przerwę od thrillerów i może wrócę do czegoś innego. No i słuchajcie, skończył się maraton, także chciałam Wam bardzo, bardzo gorąco podziękować za udział. Ja wiem, że to był bardzo spontaniczny maraton i że ogłosiłam go tak naprawdę z dnia na dzień, a właściwie tego samego dnia i być może wielu z Was nie mogło wziąć udziału, bo było to zwyczajnie za szybko. Ja sobie z tego zdaję sprawę, natomiast obiecuję, że jeżeli będę organizować jakieś maratony w przyszłości, to dam o tym znać odpowiednio wcześniej. Mimo to bardzo dziękuję tym wszystkim osobom, które zdecydowały się wziąć udział, które czytały razem ze mną. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście i że książki albo książka, które przeczytaliście w tym czasie, naprawdę Wam się podobały. I to by było w zasadzie na tyle. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie, dziękuję Wam bardzo za wspólną zabawę w maratonie i do zobaczenia już niebawem w kolejnych filmach. Cześć!